spróbować? No, spróbujmy. Dobrze. 3, 8%. Niech pan wysłucha. Sytuacja jest gardłowa. Każdy to widzi. Jasno, widać, że nikt nic nie widzi. Dlatego sytuacja jest gardłowa. Chyba sobie oszczędzi tych swoich wybuchów szampańskiego humoru. Spójrzmy na sprawę obiektywnie, dobrze? Dobrze! Problem? Ciemność. Rozwiązanie? Światło. Znakomicie pan to ubiegł. Sprzęt, zapałki, tak. Świece? Tak. Co pozostaje? Nie mam pojęcia. Latarki, panie! Latarki, panie tego! Albo robaczki świętojańskie! To proszę? Nie, przepraszam, chyba zaczynam wariować. Świetna myśl, latarki, genialny pomysł! A, to tylko rutyna. A gdzie pan znajdzie latarki? Kobie! Która rodzina? Momencik. O! Proszę poczekać. Za kwadrans dziesiąta. Jak się pan pośpieszy, jeszcze pan zdąży. Tak jest, panie pułkowniku. Dzięki przytomności pańskiego umysłu jesteśmy uratowani. A więc do dzieła. Tylko. Naprzód. Masz. Lewo. 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 Powodzenia, kochanie. Do widzenia, mój skarbie. Przestańcie natychmiast. Bliżej. On ma szalować. Halo? Halo? Jest tu kto? To Harold. Brinsley? Harold, wróć meble. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? A, Harold! Harold! Cześć, kochany, nie wchodź! Nie wchodź tam! Chodź tutaj! Korki poszły, nie ma światła w całym domu! A dzwoniłeś do elektrowni! Tak, 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 siadaj, siadaj tutaj! Oho! No! Pysznie sobie tak siedzieć. Po cienku. Tak, tak na pewno, więc wróciłeś już z weekendu, tak? Weekend? Kochany, co to był za weekend? Bez przerwy lało, przymokłem cały aż do majtasu. Dobrze, to pewnie napijesz się czegoś i opowiesz nam wszystkim, jak było. To nam? Tu jeszcze ktoś tutaj jest? Na przykład ja. Pewnie? No niestety, musiałam wypić prąd. Wie pan, jak bardzo boję się ciemności. O jest! Udało się. A pan to kto? Pan pozwoli, że przedstawię? To jest mój sąsiad, Harold Gorincz, pan pułkownik Meczek. Bardzo mi przyjemnie. To nie również. A to jest Karol Melket. Mój sąsiad Harold Gorincz. Miło mi. Świeczek pan zapewne nie ma, co? Nie uwierzy pan. Pan, panie pułkowniku, ale straszna za mnie fujara. A co pan robi do jasnej cholery? Nic. Knot. Trzeba oszczędzać knota. Może się panu jeszcze przydać. A tu zaraz będzie po knocie. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Niech pan posłucha. Sytuacja jest gardłowa. Każdy to widzi. Jasno, widać, że nikt nic nie widzi, dlatego sytuacja jest gardłowa. Niech pan sobie oszczędzi tych wybuchów szampańskiego humoru. Spójrzmy na sprawę obiektywnie, dobrze? Dobrze. Problem? Ciemność. Rozwiązanie? Światło. Znakomicie pan to ujął. Sprzęt. Zapałki? Brak. Świece? Brak. Co pozostaje? Nie mam pojęcia. Latarki, panie tego, latarki! Albo robaczki świętojańskie! Co pan powiedział? Nie, przepraszam, chyba zaczynam wariować. Genialny pomysł, latarki, świetna myśl. A gdzie pan znajdzie latarki? W pamięć. Która godzina? Do licha. Benzyna mi się kończy. Za kwadrans dziesiąta. A czy pan pośpieszy, jeszcze pan zdąży? Tak jest, panie pułkowniku. Dzięki przy...
przytomności pańskiego umysłu jesteśmy uratowani. Więc do dzieła! W tył zwrot, naprzód, marsz! Lewa, lewa, lewa! Powodzenia, lewa. Kochanie! Do widzenia, mój skarbie! Przestań natychmiast! Weasley, odmaszerować! Tak, jest! Halo? Halo? Jest tam kto? Kto? Weasley! Harold! Harold wrócił! Co się tutaj dzieje, no? Harold, kochany! Cześć! To może wszedłbyś do nas? Nie ma sensu wchodzić do siebie, korki poszły, nie ma światła w całym domu. A dzwoniłeś do elektrowni? Tak, tak, oczywiście, siadaj. No. Pisznie sobie tak siedzieć. O cienku. A, na pewno tak. To co, więc wróciłeś już z weekendu, tak? Weekend, kochany, co to był w ogóle za weekend? Bez przerwy lało i lało. Przymokłem cały, aż do majtasu. No to napij się czegoś i opowiedz nam wszystkim, jak było. No ja wiesz. To nam? Znaczy, że nie jesteśmy tu sami? Na przykład ja tu jestem. Pewnie? Musiałam się tu schronić. Pan wie, jak bardzo boję się ciemności. O, nareszcie. A czy pan jest? Pan pozwoli, że przedstawię? To jest mój sąsiad Harold Gorincz, pułkownik Melket. No, bardzo mi przyjemnie. Mnie również. A to jest panna Karol Melket, Harold Gorincz. Miam. Świeżej zapewne pan nie ma, co? Nie uwierzy pan, panie pułkowniku, ale straszna ze mnie fujara. Co jest to, cholera? Co pan wyprawia? Trzeba oszczędzać knota. Panie pułkowniku, może się panu jeszcze przydać? A tu zaraz będzie po knocie. Dziękuję bardzo. Przecież ja mam zapałki.